Leopold Tyrmand urodził się w roku 1920 w Warszawie, ale gdy myślimy o tej Tyrmandowskiej Warszawie, to oczywiście nie są to lata międzywojenne, kiedy był dzieckiem i kiedy był, kiedy był y, młodzieńcem, tylko jest to Warszawa już powojenna i to też nawet nie ta tuż, tuż powojenna, czyli lata 40., ale y, lata 50., lata 60. Czyli czas, kiedy też pisze i częściowo publikuje te swoje najbardziej znane, czy to pamiętnik, czy, czy powieści, czy ich nie publikuje. Czyli w tym czasie, w latach 50., powstaje pamiętnik 1954, powstaje Powieść Zły, która jest publikowana w roku 1950. I natychmiast staje się wielkim bestsellerem, a pisana jest w 1954. No i potem w latach 60., to jest jeszcze jedna niesłychanie ważna dla, dla Warszawy powieść, życie towarzyskie i uczuciowe. Powieść, która ukazuje się później, ale która też troszeczkę uległa zapomnieniu. Ale ona z punktu widzenia kogoś takiego jak ja, czyli Kogoś, kto zajmuje się Warszawą, jest niesłychanie istotna, zapomniana. Ale wracajmy do samego początku. Rok 1954, czyli ten czas, kiedy Leopold Tyrmand pisze swój pamiętnik. No to jest ten czas, ta, ta, ta Warszawa, która najbardziej się może kojarzy z Tyrmandem, Warszawa z pamiętnika. Gdzie mieszka? Mieszka w gmachu Imki, tuż przy ulicy Prusa, na zapleczu Placu Trzech Krzyży. Placu Trzech Krzyży, który jest inny niż przed wojną, dlatego że kościół pośrodku tego Placu Trzech Krzyży zostaje odbudowany w nowym kształcie, znika też część dawnej zabudowy, bomby. W roku 1944 w czasie Powstania Warszawskiego zmiatają dosłownie z powierzchni ziemi gmach Gimnazjum Królowej Jadwigi. Mocno dewastują budynek Adrii mieszczący kino Napoleon w czasie okupacji, kino Apollo. I to jest ten budynek, który oddziela plac Trzech Krzyży od gmachu Imki, gdzie mieszka w tym czasie Tyrmand. Tyrmand mieszka ma przydzielony pokój w pamiętniku opisuje to swoje małe mieszkanie to swoje lokum gdzie chciałby ażeby mieszkało się przyjemnie żeby było czysto miło ale gdzie wokół już wszystko podlega tym Prawą takiego y, komunizmu, z tego komunizmu po roku 1949, kiedy to zadekretowany jest realizm socjalistyczny, kiedy, y, kiedy z jednej strony trwa odbudowa, a z drugiej strony widać, jak wszystko chyli się ku upadkowi. Jak zniszczone zostało rzemiosło, zniszczona została cała prywatna inicjatywa i, inicjatywa, i ten taki uścisk totalitarny jest coraz mocniejszy. I on o tym pisze w swoim pamiętniku, właśnie z, y, mieszkając, czyli patrząc na to miasto z y, tego gmachu dawnej przedwojennej Imka. Co opisuje? No opisuje też. Y, to opisuje zmiany w swoim najbliższym otoczeniu a to najbliższe otoczenie to co widać za okien imki to jest między innymi ulica Frascati ulica Konopnickiej czyli ulice które przed wojną były Takim synonimem luksusu. Tam powstawały bardzo luksusowe modernistyczne kamienice, tam powstawały superluksusowe wille, właśnie wzdłuż Frascati. I teraz opisuje, jak te budynki, które przetrwały wojnę, nie zostały zniszczone. Dlaczego? Dlatego, że w czasie okupacji one były głównie zajmowane przez Niemców, i jak te budynki coraz bardziej staczają się. Używa takich określeń bardzo. Bardzo trafiających do, do wyobraźni, że oto to miasto, które przed wojną piękniało z dnia na dzień, teraz w tym okresie komunizmu, tego, tego zadekretowanego realizmu socjalistycznego, tego komunizmu, który już jest po bitwie po handel. To miasto coraz bardziej pogrąża się w takim błocie. I, o, i też jeszcze jednego określenia. Pisze o tym, że oto mieszkańcy rozległych nizin Czerniakowa o gwałtownych obyczajach wkrocie, wkroczyli do śródmieścia i że zmieniają zupełnie to miasto. Plac Trzech Krzyży tuż obok. Ten Plac Trzech Krzyży, jak już mówiłem, oddzielony. Od y, imki gmachem dawnej Adri, Ten budynek strzaskany w czasie wojny jest rozbierany. Właśnie jest rozbierany w tym 1954 roku, o czym pisze Tyrmand. I Platcze Krzyży. Platcze Krzyży jest tym miejscem, y, przez które codziennie przechodzi. Pisze o tym, że chodzi do kościoła świętego Aleksandra, modląc się o to, ażeby jego dziewczyna, bogna, nie zaszła w ciążę. Ale plac Trzech Krzyży staje się też centralnym punktem jego powieści. Zły i akcja złego zaczyna właśnie się tutaj, na placu Trzech Krzyży w jego wschodniej pierzei. Otóż w tej wschodniej pierzei, tam, gdzie dzisiaj znajduje się gmach no, dawnego Holand Parku. Stały jeszcze dwie kamienice, przetrwały wojnę. Dwie takie kamienice z epoki klasycyzmu, jeszcze zbudowane przed powstaniem listopadowym. W jednej z tych kamienic niegdyś działała apteka klawego, i teraz jest to oczywiście apteka upaństwowiona. I ta apteka, właściwie kolejka, która jest w tej aptece, i potem wydarzenia związane z tym, co się dzieje po wyjściu jednej z głównych bohaterek y, powieści zły, czyli Marty Majewskiej, ta apteka jest tym pierwszym miejscem, które poznajemy właśnie w złym. I kolejne punkty właśnie z powieści złego, czyli na przykład kiosk pana Kalodonta, kiosk, który znajdował się też w miejscu, gdzie Yy, gdzie dzisiaj wznosi się ten dawny budynek Holland Parku, yy, ale w miejscu, gdzie jeszcze przed wojną stała ogromna kamienica Haberbusza i Schielego. W czasach Tyrmanda front tej kamienicy jest już zburzony, stoją ciągle jeszcze oficyny i tam stoi kiosk. Ciekawe, że ten kiosk przetrwa aż do yy, końca lat 90., kiedy zaczęto budować Holland Park. Kiosk jest jednym z tych węzłowych punktów powieści. Ale inne miejsca związane z Trymandem, tutaj w okolicy, no oczywiście te, do których on przychodzi. Platrze Krzyży, to jest miejsce, gdzie od y, początku lat 50., właśnie gdzieś około 1953 54 przebudowywane są kawiarnie. I te kawiarnie są też takimi ważnymi punktami, do których on wchodzi, czyli mamy kawiarnię Wilanowską, która jest w południowej Pierzei, kawiarnię, która ma bardzo długą tradycję, jeszcze przedwojenną. W połowie lat 50. jest przebudowana z wykorzystaniem dawnych stolików, tych jeszcze z przedwojennej kawiarni. Mamy kawiarnię <laughs> Lajkonik, Lajkonik, który znajduje się w północnej Pierzei Placu, w kamienicy przy Placu Trzech Krzyży 16. I lajkonik, który jest y, szczególną kawiarnią, już przed wojną tam, i, przed, właściwie jeszcze w XIX wieku, istniała tam kawiarnia, w której zbierali się artyści, y, wielkie tuzy polskiej literatury. Y, i też była kawiarnią, gdzie na ścianach pozostawiane były malunki, troszeczkę tak jak w Jamie Michalikowej w Krakowie. I ta tradycja troszeczkę tutaj wraca, w momencie, kiedy w latach, w połowie lat 50. ta kawiarnia jest przebudowywana, na jej ścianach pozostawione są różnego rodzaju malowidła, wykonane przez różnych bardzo dobrych ówczesnych artystów. One przetrwały do dzisiaj, chociaż w tej chwili ta kawiarnia, która jeszcze niedawno była Starbucksem i odrestaurowała te malowidła, została zamknięta. Nie wiem jaki los czeka te malowidła, chociaż one wpisane są do rejestru zabytków. Była jeszcze jedna kawiarnia. Kawiarnia, która w latach 50. Miała, miała taką opinię, miejsca, gdzie zbierają się elity, to była kawiarnia Umarca i ona znajdowała się na, też w tej północnej pierzei placu Trzech Krzyży, w Kamieńcy Fuksa, tuż przy wylocie ulicy Brackiej. Później ta kawiarnia y, zmieni nazwę y, właśnie już w tych czasach tyrmandowskich, przestanie być umarca, stanie się kawiarnią y, antyczną i będzie wymalowana, takim, będzie ozdobiona takimi y, dekoracjami odwołującymi się do sztuki antyku. Wyobraźmy sobie Tyrmanda, gdzie jest ten jego szlak, ten, ten jego świat śródmiejski, gdzie on chodzi codziennie. To no to właściwie tych jest parę punktów, a, a, a dwa są takie podstawowe. Czyli z jednej strony mamy Imkę, czyli przechodzi przez Plac Krzyży, musi iść nowym światem, żeby dojść do. Siedziby Związku Literatów, który mieści się w kamienicy Jona i kamienicy Prażmowskich na krakowskim przedmieściu, czyli tuż obok tego miejsca, gdzie są schody ruchome schodzące do trasy WZ. Tam znajduje się stołówka, w której, w której stołuje się Leopold Tyrwant. Czyli w 1954 roku. To jest ta trasa, którą codziennie w zasadzie przechodzi od placu zamkowego, krakowskim przedmieściem, Nowym Światem do placu Trzech Krzyży i do ulicy Prusa. Ale to też jest to miejsce, które jest tym autentycznym centrum ówczesnej Warszawy, a także tej Warszawy jeszcze przedwojennej. Jest to też to miejsce, które jest takim takim pomostem pomiędzy tymi czasami dawnymi i czasami współczesnymi. Bo to jest trakt królewski, który po wojnie zostaje odbudowany, odtworzony częściowo w tej dawnej historycznej formie, ale jednocześnie też jest tym miejscem, gdzie wskrzesza się w jakimś stopniu tego ducha dawnej Warszawy. No tutaj pojawiają się kawiarnie, tutaj są księgarnie, Księgarnie wiadomo, to będzie też to, to są te kolejne przystanki na, na trasie y, tych codziennych y, peregrynacji Tyrmanda. Ale oczywiście na tej mapie ówczesnej Warszawy jest dużo, dużo więcej punktów. No jeden z takich punktów, który poznajemy już też na samym początku Dzienników 1954 roku, to jest restauracja kameralna, a właściwie cały kombinat gastronomiczny łączący i kawiarnie, i restauracje, i bufety. Miejsce, gdzie chodziło się, żeby stać i, i, przy kieliszku i pić. Gdzie, tam gdzie, Miejsce, y, gdzie chodziło się, żeby y, spotkać znajomych, czy spotkać te ówczesne elity, ale też miejsce, gdzie gdzie chodziło się na przykład na Sylwestry, tak, i w, kiedy czytamy dzienniki 54 roku, no to mamy też opis chyba właśnie takiego spotkania sylwestrowego, na który wybrał się Tyrmand z Bogną. Ale to jest też jest miejsce oczywiście, gdzie spotyka te znane, postacie tych znanych luminarzy ówczesnego życia kulturalnego Warszawy. A jak już o tym mówimy, to trzeba wspomnieć też o y, księgarni Piwu, która znajduje się po drugiej stronie, księgarni, która w latach 60. 60, koniec 50., lata 60. też jest jednocześnie kawiarnią, w której zbierają się elity ówczesnego życia literackiego, ale nie, nie tylko literackiego, też intelektualnego, takiego artystycznego Warszawy. I która to z tego też powodu yy, określana jest powszechnie jako kafe snob. Tamtym królem kawiarni jest Antoni Słoniński, który, dla którego życie kawiarniane było czymś takim no, zwyczajnym. On był też jednym z tych luminarzy życia takiego artystyczno-kawiarniano-literackiego, także w latach międzywojennych. No, ten słynny stolik na półpiętrze w cukierni. Małej Ziemiańskiej przy Mazowieckiej 12. No to właśnie jest miejsce, gdzie króluje Antoni Słonimski. I teraz Antoni Słonimski już tej powojennej w Warszawie jakby wskrzesza trochę tą ideę przedwojennego życia kawiarnianego i jest właśnie i króluje właśnie tutaj. W Café Snop, ale kafe Snop jest maleńka, nie da się nawet porównać jej z rozmiarami przedwojennej ziemiańskiej. Kafe Snopje do y, istnieje tak mniej więcej do drugiej połowy lat 60. potem zostaje zamknięta po podpisaniu słynnego, y, słynnego listu y, y, literatów, intelektualistów i y, Praktycznie przestaje wtedy istnieć. Ale Café Snob to jest na miejsce, gdzie w moim przekonaniu na pewno też zaglądał tyrmand. Idziemy gdzie indziej. Ta tyrmandowska Warszawa lat 50. ma różne oblicza. No, no nie jest tylko tym odbudowanym traktem królewskim, gdzie próbuje się gdzieś tam złapać tego ducha dawnej przedwojennej Warszawy, chociaż on już. Ulotnił się w zasadzie, bo jesteśmy w Warszawie komunistycznej, ponurej, smutnej, paskudnej, szarej, zabłoconej, nudnej. Ale ta Warszawa, wydaje się nawet ciekawsza od tej, jest gdzieś tam przyczajona na obrzeżach, bo ona się gnieździ w takich półruinach, w, w, w miejscach nieodbudowanych jeszcze, na obrzeżach tego centrum i mamy rozległy obszar dzikiego zachodu, dziki zachód, czyli to wszystko, co jest na zachód od ulicy najpierw Marszałkowskiej, potem przesuwamy się coraz dalej od Emilii Plater, a potem jeszcze bardziej na zachód, czyli ta dawna część Mirowa, yy, dawna część yy, zachodniej partii Śródmieścia, yy, rejon ulicy Żelaznej. Dziki Zachód, dziki Zachód, czyli na poły zachowane kamienice, jakieś warsztaty, jakieś tajemnicze interesy, które jeż, jakieś prywatne firmy, które jeszcze jakimś niezwykłym cudem przetrwały tą bitwę o handel. Mówimy ciągle o Warszawie 54 roku, 54, 55 jeszcze przed odwilżą, czyli jeszcze przed tymi zmianami. I ten dziki zachód też poznajemy bardzo dobrze w powieści Zły. Tam wchodzimy w rejon ulicy Żelaznej, zaglądamy na te mroczne ulice. Idziemy nawet dalej, bardziej na zachód, bo docieramy do dworca głównego. Dworzec główny był bardzo, ważną, też bardzo ważnym miejscem na ówczesnej mapie Warszawy. Czym on był? No, Dworzec główny powstał na miejscu dawnej Syberii, czyli tych rozległych bocznic kolejowych, jakie istniały od XIX wieku i oddzielały ochotę od woli, czyli na terenach dawnego czystego. I teraz, w momencie, kiedy wszystkie dworce kolejowe po wojnie były zniszczone w Warszawie, zwłaszcza tutaj na lewym brzegu Wisły, trzeba było zbudować dworzec tymczasowy. I dworzec główny był takim właśnie dworcem tymczasowym, ale ta tymczas hala została zbudowana jako tymczasowa, przetrwała do dzisiaj, dzisiaj zresztą mieści muzeum, a sam dworzec funkcjonował bardzo, bardzo długo. Bo aż do początku lat 90., i teraz zresztą znowu dostanie swoje nowe, drugie życie na czas zamknięcia dworca y, centralnego i y, remontu linii średnicowej. I otóż dworzec główny to jest też takie miejsce, które jest taką macką tego dzikiego zachodu. Jest to miejsce, gdzie y, przyjeżdża się do Warszawy y, z, od, od, z zachodu czy z południa Polski. Wysiada się na peronie i natychmiast trafia się w tą taką magmę y, tego ówczesnego miasta. Y, dworzec, na którym y, wręcz kultowy jest, wręcz kultowa jest restauracja dworcowa, nawiasem mówiąc jej wnętrza można sobie do dzisiaj zobaczyć, y, wchodząc do muzeum. I y, restauracja, która należała chyba do najbardziej podłych w mieście, w związku z czym y, bardzo chętnie opisywał ją y, Tyrmand. Ona też się pojawia w powieści zły. Ten dworzec zresztą w tym czasie, kiedy Tyrmand pisze złego, pojawia się już też y, na, na y, ekranach y, kin. Między innymi w filmie Sprawa do Załatwienia, który to jest film z roku bodajże 1953. Jest to taka komedia y, wyreżyserowana między innymi przez Fetkego. Y, I y, komedia, y, której której jedna z pierwszych scen zaczyna się właśnie od przyjazdu dziewczyny gdzieś tam z głębokiej prowincji do Warszawy i wysiada na tym dworcu. Wysiada na dworcu, usiłuje złapać taksówkę. Taksówki oczywiście nie może złapać, bo każdy taksówkarz w tym czasie jedzie tam gdzie chce. Yy, chce wsiąść do tramwaju, do tramwaju wsiąść nie może, bo Tramwaje są w sposób nieprawdopodobny, zupełnie zatłoczony. Yy, usiłuje się wcisnąć, ale mogłaby oczywiście jechać przy oknie nawet, ale pod jednym warunkiem żeby była na zewnątrz tego okna. Tak jak cała masa młodych, silnych mężczyzn. Tramwaje zresztą wyglądają yy, są, yy, w sposób bardzo specyficzny są obwieszone ludźmi na zewnątrz. Yy, te, tych wiszących ludzi warszawiacy nazywali winogronami, inni stoją na tych buforach z tyłu albo z przodu. Nie inaczej wyglądały ówczesne trolejbusy czy autobusy, do których oczywiście nie dało się wcisnąć i to była rzeczywistość. Ale ten film też, czyli mówię o filmie Sprawa do załatwienia, jest takim klasycznie socrealistycznym filmem tak jak i przygoda na Mariensztacie, o której wspomina Tyrmand w swoim dzienniku 1954 roku. I tak jak przygoda na Mariensztacie, jest to film, który, który ma też tą drugą stronę, tą stronę propagandową, czyli tutaj widzimy tą rzeczywistą Warszawę, tą która jest, ale ten film opowiada może bardziej o tym, jaka ta Warszawa będzie, jaka ma być, jaka powinna być. W związku z czym ta sama dziewczyna, ta bohaterka główna, która idzie ulicami Warszawy, które właśnie już, już, już nie je, rezygnuje z jazdy tramwajem. Idzie na piechotę, mija ulice, które są w rusztowaniach, mija nowe domy. Idąc z ulicą marszałkowską, gdzie powstają bloki marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, i słyszy, że to teraz, tylko teraz, musi iść piechotą, bo za kilka lat pojedzie metrem, które się właśnie buduje, ale które się nie zbudowało wtedy. Tyrmant swój dziennik pisze w bardzo szczególnym momencie, podobnie. Powieść zły. Ta powieść zły jest wydana w roku 1955. A rok 1955 jest w dziejach naszej, naszej kultury rokiem absolutnie szczególnym. Bo to jest rok, kiedy kończy się realizm socjalistyczny. Wcale nie, nie 56, nie październik. Ten koniec, moment końca realizmu socjalistycznego. Czy początek końca to jest y, rok 55. I tą kulminacją jest Festiwal Młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, Młodzieży no, tej słusznej ideowo-komunistycznej, y, która zjeżdża do, do, Pol do Warszawy, y, ale festiwal y, y, staje się Czymś, co wywiera ogromne wrażenie dla mieszkańców miasta. Czyli powróćmy jeszcze raz do tego obrazu Warszawy, która jest socjalistyczna, jest szara, smutna, nudna, brzydka i zanurzona w jakimś takim błocie. I teraz do tego miasta zjeżdża młodzież, ta socjalistyczna młodzież z krajów, tak zwanej demokracji ludowej, ale przyjeżdżają też ci z Zachodu. Przyjeżdżają z Francji, przyjeżdżają z Włoch, młodzież komunistyczna. Przyjeżdżają z różnych kolonii, ta wielobarwna, mówiąca wieloma językami młodzież i okazuje się, że ci młodzi ludzie z Zachodu, o których to propaganda ciągle mówi, że, że, że żyją w nędzy, że są prześladowani, że tutaj żyjemy no, w świecie tym najlepszym, jakie można sobie wyobrazić, a tymczasem przyjeżdżają ludzie kolorowi, weseli, radośni. I ta sprzeczność między językiem propagandy a tym, co można było zobaczyć, tą rzeczywistością, jest niewyobrażalna zupełnie. Ten moment uchylenia... Żelaznej kurtyny, jaki wtedy nastąpił, spowodował jej rozszczelnienie, właściwie jej rozsadzenie. Tego, już, tego nie dało się już odzobaczyć, tego co się zobaczyło w, w czasie festiwalu w roku 1955. Ale jednocześnie ten festiwal to też jest moment zerwania czy zrywania powolnego z doktryną realizmu socjalistycznego w sztuce. Bo oto przestrzeń ulicy przed festiwalem, czyli jeszcze przed przyjechaniem tych ludzi, jeszcze przed tym szokiem kulturowym, ta przestrzeń ulicy już się zmienia, bo na tle czy to odbudowanych kamienic na Nowym Świecie, czy krakowskim przedmieściu, czy ruin kamienic i budynków wzdłuż Marszałkowskiej, Umieszczane są dekoracje abstrakcyjne, czyli w stylu, który jeszcze dwa, trzy lata temu był, był określany za kompletnie jałowy, bezduszny, za taki mechaniczny, kosmopolityczny, był maksymalnie potępiany. A tutaj nagle oto pojawia się ta abstrakcja, która jest kolorowa, i ta abstrakcja znakomicie harmonizuje z tym obrazem tej y, radosnej młodzieży z wielu, wielu krajów świata. Kiedy się to dzieje? Otwarcie festiwalu, czyli lipiec 1955 roku, 22 lipca, czyli święto PKWN-u, najważniejsze święto w komunistycznej Polsce. Tego dnia, czy w tych dniach, bo nie dokładnie tego dnia, Otwierany jest pałac kultury. Pałac kultury, który ma być tym pomnikiem realizmu socjalistycznego w Polsce. Jest jego najbardziej doniosłym wykwitem. Jest ogromną budowlą no, socrealistyczną. Przynajmniej z zewnątrz, chociaż oczywiście można tutaj dyskutować na, na temat tego y, socjalizmu w Pałacu Kultury, zwłaszcza w wystroju jego wnętrz, które są różne, bo obok tych dekoracji czysto socjalistycznych mamy na przykład znakomite, y, znakomite meble, znakomite wnętrza, projektowane przez świetnych przedwojennych polskich architektów. Ale to jest taki niesamowity paradoks. Czyli otwierany jest Pałac Kultury, a jednocześnie w tym samym momencie, kiedy ten socrealizm zdaje się odnosić ten maksimum, to, to maksimum swojego triumfu, upada. To, to jest niezwykły moment w historii kultury i wielokrotnie się powtarzający, czyli w momencie, kiedy jakaś ideologia odnosi triumf, wydaje się, że odnosi triumf, jest to moment jej absolutnego końca. 56 rok koniec socjalizmu. Wtedy y, też już y, powieść zły jest absolutnym bestsellerem, który czyta cała ówczesna Polska. Tyrmand to też y, to też opowieść o warszawskich kinach. Y, warszawskie kina. A jesteśmy teraz w jednym z takich kin, czyli jesteśmy w dawnym kinie Stolica, czyli w Iluzjonie. Warszawskie kina y, po wojnie odrodziły się już w roku 1945, chociaż to nie była eksplozja. Y, warszawskie kina w komunistycznej, powojennej Polsce znalazły się mniej więcej w podobnej sytuacji jak kina po upadku Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej w 1939 roku w czasie okupacji. Bo w, w czasie okupacji większość kin była zamknięta, część kin została otwarta przez okupantów, i, ale wszystkie te kina podlegały ministerstwu propagandy III Rzeszy, a teraz podlegało komunistycznemu ministerstwu propagandy i jednocześnie zostały scentralizowane. I tak w gruncie rzeczy pozostało aż do roku 1990 czy 1989. Pierwsze kino, które odrodziło się w Warszawie po wojnie, to jest rok, a właściwie jeszcze w czasie wojny, to jest rok 1945, styczeń, jeszcze przed zajęciem lewobrzeżnej Warszawy. I to jest kino Syrena na ulicy Inżynierskiej. Ale na lewym brzegu, pierwszym kinem, które zostało uruchomione było kino Polonia, czyli dawny przedwojenny Imperial przy ulicy Marszałkowskiej. Kolejne kina, no to między innymi Atlantik. Atlantik y, otrzymał wtedy swoje drugie życie. Przypomnijmy, że kino Atlantik powstało w roku 1930 i było pierwszym w dziejach Warszawy kinem, które zostało specjalnie zaprojektowane z myślą o Kinie dźwiękowym. Nawiasem mówiąc, kiedy Juliusz Żurawski przystępował do projektowania tego kina, jeszcze projektował je jako kino przeznaczone do filmów niemych, ale właściciele kina byli na tyle przewidujący, że już w trakcie rozpoczęcia budowy zdobyli się na to, żeby wyrzucić do śmieci ten stary projekt. Całkowicie przeprojektować kino właśnie na przystosowane do kina, y, kina dźwiękowego. I też to było pierwsze kino, które w latach 30. wyświetlało pierwsze na świecie filmy kolorowe. Nie Technicolor, tylko nowa technologia wymyślona tutaj w Warszawie. Y, I y, kolejne, później kina po, woj po wojnie, kolejne kina, które zaczynały. Powstawać, w czy jakby odradzać się te przedwojenne kina, w rodzaju na przykład kina Palladium. Kino Atlantik było też kinem, o którym y, pisał Tyrmand w powieści Zły. I to jest jeden z najbardziej fascynujących opisów y, y, tego, co się, tego, czym były ówczesne kina tej socjalistycznej Warszawie. To kino było takim miejscem, gdzie można było zajrzeć przez taką maciupcią szpareczkę właśnie za żelazną kurtynę, bo tam wyświetlano filmy, które nie były kręcone w Związku Radzieckim, w Polsce czy w krajach tak zwanej demokracji ludowej, nie były gramotami jakimiś socjalistycznymi, tylko były filmami dla ludzi. Ale to nie były filmy najczęściej amerykańskie, takie w tym czasie rzadko się pojawiały. One były, to były zazwyczaj albo włoskie filmy, albo na przykład meksykańskie. I na jeden z takich i w powieści zły jesteśmy świadkami kolejki. Po bilety na jeden z takich filmów. Kolejki Gigant, kolejki, która wypełnia całą przestrzeń ulicy Chmielnej przy w której to kino się znajdowało, a wyglądało troszeczkę inaczej w tym czasie niż dzisiaj, bo pamiętajmy, że kino Atlantik zostało zbudowane w oficynie kamienicy. Przed wojną wchodziło się po prostu w bramę, przechodziło podwórko i się szło do tego kina. Po wojnie budynek frontowy był zniszczony, został rozebrany. W latach czterdziestych do wysokości pierwszego piętra, czyli wchodziło się po prostu do bramy, znowu przechodziło podwórko, i znowu wchodziło do tej oficyny, tylko że nie było tego budynku frontowego. I ten tłum tłoczył się w powieści zły, właśnie przed tą bramą, yy, i czekał do, do kasy kinowej. Yy, I tutaj pojawia się jeszcze jeden szalenie taki charakterystyczny wątek dla tej ówczesnej Warszawy. Koniki, postać konika. Kim był konik? No konik to był ktoś, kto kupował wcześniej bilety. Dużą ilość biletów, albo to była na przykład cała szajka ludzi, którzy kupowali te bilety i potem tuż przed seansem filmowym, kiedy wiadomo było, że nie można już normalnie kupić biletu do kina, sprzedawali je po wielokrotnie wyższej cenie no chętnym. Konik to oczywiście jest postać związana nie tylko z kinem. To jest postać, która była taką, no taką instytucją dosyć powszechną w ówczesnej Warszawie, no bo gdy Tyrmand pisze o konikach, to większe pieniądze, czy ten wielki biznes miał powstać nie na sprzedaży biletów do kina, tylko na sprzedaży tych takich no, nielegalnych, wykupionych wcześniej biletów do, na mecz piłkarski. Mecz piłkarski, który miał się rozgrywać na stadionie Legii. Z konikami związana jest jeszcze jedna historia. Rok 1958, czyli już ta odwilżowa Warszawa, i w Warszawie organizowane są w tym roku drugie wybory Miss Polonia. Organizowane są na torwarze, który oczywiście się kompletnie nie nadaje do tego celu. Torwar, który wyglądał wtedy inaczej niż dzisiaj, bo jeszcze nie był. Krytym lodowiskiem, był po prostu sztucznym lodowiskiem, ale nie krytym lodowiskiem. I na, na tą imprezę sprzedawane są oczywiście bilety. Tylko, że jakimś dziwnym cudem bilety się rozmnożyły widocznie były fałszowane, w każdym razie sprzedawane są podwójne miejsca i liczba ludzi, jacy wchodzą na, na te wybory MIS, jest niewiarygodna. Jest dużo, dużo więcej osób niż normalnie by mogło wejść na trybuny Torwaru. No właśnie, to jest działalność koników. Same wybory... Okazują się być jakąś kompletną katastrofą od strony organizacyjnej, z różnych powodów. Zresztą ludzie, którzy tam przychodzą i kupują od tych koników te bilety, to jest w dużym stopniu jakaś niesamowita chuliganeria. To są też kibice, czyli to są tacy ludzie, którzy normalnie by przyszli na, na, na stadion, którzy by. Którzy, o, ludzie o tych obyczajach gwałtownych i atmosfera na tych wyborach jest właśnie jak na stadionie. Jakieś okrzyki, jakieś, jakieś komentarze, które są maksymalnie chamskie, potem te dziewczyny, które są wybierane, które płaczą, k wybierana jest nie ta, Którą chciałby tłum uhonorować, kończy się to jakimiś niesamowitymi zamieszkami, które potem wylewają się poza teren stadionu, a efekt jest taki, że to już są ostatnie takie wybory aż do początku lat 80. Wybory okazały się być kompletną klapą wtedy. W pierwszej połowie lat 50. W Warszawie działa tak naprawdę niewiele kin. Jedną z grup takich kin stanowią cztery kina zbudowane w odrębnych budynkach. Kina, które miały zostać oddane do użytku w maju oraz 22, czyli 1 maja i 22 lipca 1949 roku oddawano je z pewnymi i różnymi poślizgami. I to jest między innymi to kino, w którym teraz jesteśmy, czyli dawna Kinostolica, kino, które powstało w centralnym punkcie y, ówczesnego górnego Mokotowa, w miejscu, które jeszcze przed I wojną światową zostało zaprojektowane jako rodzaj y, rynku mokotowskiego. Kino Ochota przy ulicy Grujeckiej, kino WZ y, w centrum Woli, tuż obok pedetu, który był wykańczany wtedy, obok budynku, który jeszcze nie istniał, ale wkrótce powstanie, czyli baru samoobsługowego Wenecja i kino Pierwszy Maj, czyli cztery kina zaprojektowane przez Piperka, a różniące się zasadniczo od tych kin, które powstawały w przedwojennej w Warszawie. Bo nawet te najbardziej luksusowe, najbardziej eleganckie kina w przedwojennej w Warszawie były wbudowywane w kamienice, w budynki. No, tak jak chociażby Palladium czy kino, czy kino Napoleon, czy kino Femina. A tymczasem to były budynki wolnostojące w takich odrębnych pawilonach, z bardzo charakterystycznymi rotundami przed głównym wejściem. I takie jest właśnie to kino stolica, w którym jesteśmy. Powstało też kilka innych kin, też wolno stojących w tej, tej pierwszej połowie lat 50. Czyli mamy kino Moskwa, które było w zasadzie modernistycznym budynkiem, ale ukończonym już w momencie, kiedy zadekretowano realizm socjalistyczny. W związku z czym pojawia się i nazwa Moskwa, i pojawia się też taka dekoracyjna panierka w środku socjalistyczna. I kino Pracha w centrum Pragi, tuż obok też budującego się pedetu y, Praga. Y, kino, które znowu jest modernistycznym budynkiem, tyle że wzbogaconym takimi socrealistycznymi płaskorzeźbami. Przychodzi w rok 1955, kiedy otwierany jest Pałac Kultury, no i wtedy znowu y, otwierane są Trzy nowe sale kinowe. W Pałacu Kultury powstały kina Przyjaźń, Młoda Gwardia oraz z czasem kino które z czasem już w latach 60., zwłaszcza latach 70. stanie się tym znakomitym kinem dobrych, film, kinem dobrych filmów, kinem studyjnym, najlepszym chyba w, w Warszawie w tym czasie. Kolejny moment w dziejach warszawskich kin to jest koniec lat 50. Kina, które projektowane jeszcze są w duchu realizmu socjalistycznego, po tym przełomie roku 55 piątego estetycznym i 56 politycznym y, za, są przeprojektowywane. I w tym momencie powstają chyba najciekawsze Wnętrza kin, jakie kiedykolwiek w ogóle powstały w Warszawie. Wnętrza, które już praktycznie nie istnieją, poza niektórymi fragmentami, ale wtedy powstaje naprawdę, wtedy przełom lat 50. i 60. to jest absolutny wysyp sal kinowych. Jednosalowych, czasem dwusalowych. Mamy kino Muranów, gdzie powstają dwie sale kinowe, gdzie mamy salę Gerard i salę Zbyszek. Gerard, or Gerarda Filipa, Zbyszek od Zbyszka Cybulskiego. Dzisiaj jest to miniplex, taki cztero salowy, yy, należący do Gudka i mam nadzieję, że to kino przetrwa wszystkie te najgorsze czasy. Yy, mamy Kino Bajka przy ulicy Marszałkowskiej, które zostało otwarte jako kino przeznaczone do wyświetlania filmów. Polskich, wyłącznie polskich. To oczywiście y, trwało tylko jakiś czas, bo y, potem się okazało, że to jest dosyć bezsensowne, i później, y, później y, pokazywano tam już różne y, filmy. Ale też jest to kino, które otrzymało szalenie interesujące wnętrza i bardzo ciekawy neon. Jeżeli chodzi o y, neony y, zapraszające do kin, a Przełom lat 50. i 60. to jest ta neonizacja przestrzeni centrum miasta. Miasto kompletnie się zmienia. Ta miasto, które w czasach socjalizmu jest ciemne, teraz ma błyszczeć wszystkimi barwami, tymi eterycznymi kolorami, tymi leciutkimi rurkami neonowymi i neony nad kinami są niezwykłe. I do takich najbardziej niezwykłych neonów należą te, które zapraszały do kina Śląsk, kina Śląsk, które jest jedną z tych sal kinowych, które po wydarzeniach 56 roku zostały wygospodarowane z takich sal zamkniętych w różnych ministerstwach. Dzisiaj znowu mamy tam salę ministerialną i nie ma tam żadnego kina. Ale właśnie yy, Śląsk było takim miejscem. Inna, inne kino, które było zaprojektowano jeszcze jako socjalistyczne, ale w momencie przełomu przeprojektowano je w duchu takiej architektury modernistycznej, nowoczesnej, z absolutnie zjawiskowymi wnętrzami, to, jest, to, było, to było kino Skarpa. I to było chyba najpiękniejsze architektonicznie i designersko kino, jakie w ogóle kiedykolwiek powstało w Warszawie. Począwszy od tej architektury zewnętrznej projektowanej przez Zygmunta Stępińskiego, architektury zewnętrznej, która sama w sobie była świetnym budynkiem, elewacji bocznych, które były jakimiś neoplastycznymi kompozycjami z kolorowych tynków, fasady, która była mocno przeszklona, która została wzbogacona mozaiką i dekoracjami neonowymi, neonami, które swoimi nerwowo takimi wygiętymi rurkami trochę ala kompozycje Miro, a w każdym razie te płynne kompozycje abstrakcyjne wiodą Widza do środka, wciągają go od strony daszku głównego wejścia do holu i prowadzą dalej, snując się po suficie tego budynku, prowadzą dalej do wnętrza, prowadzą do kaz, do bufetu, gdzie wszędzie pojawiają się napisy neonowe. A te rurki neonowe, które widoczne są na suficie, znajdują odpowiednik w układzie ceramicznych posadzek. Wchodzimy do wnętrza, do wielkiej sali kinowej, która miała być luksusowa, w związku z czym zaprojektowano tam nawet szatnie, nigdy zresztą później nie używane, ale wchodzimy do wnętrza, i to wnętrze znowu ma konstrukcję, ostrze elementy konstrukcyjne w postaci słupów. Ozdobione znakomitymi barwnymi mozaikami. Do tego cała masa innych środków designerskich, tak we wnętrzach, jak i na zewnątrz. A rzeźba, mozaika, architektura, neon, wszystko to razem tworzy jedno spójne dzieło sztuki. I to kino jest prawdziwą świątynią sztuki w momencie. Otwarcia. Moment otwarcia tego kina też został uwieczniony na całej masie fotografii. To, są, to jest rok około 1960. To jest też i te pierwsze chwile po momencie otwarcia, kiedy w tym kinie w roku 1960 puszczany jest wielki hit ówczesnego kina polskiego, czyli film Krzyżacy. Monstrualne kolejki czekają do tego, do kaskinowych. Tyrmand to oczywiście też ten moment przełomu, czyli odwilży. Tyrmand kojarzy się y, także z y, latami, koń, z tym końcem lat 50. i Warszawą lat 60. No, jazz jembory. Które on organiz, jest współorganizatorem, w ogóle jest jednym z tych takich animatorów ruchu jazzowego. On fantastycznie to o tym pisze, ale opisuje y, też y, czy to stodołę, czy inne miejsca, gdzie był grany jazz, a w stodole organizowane jest m.in. innymi Jazz Z St tylko stodoła, czym była stodoła? Stobdoła to był po prostu barak, który został pozostawiony przez budowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Barak drewniany. I Jazz Dżembory, które pierwotnie urządzane jest bodajże w Sopocie, przenoszone jest potem do Warszawy, właśnie organizowane jest w tej stodole. On to fantastycznie opisuje to miejsce w tej Niedocenionej, zupełnie zapomnianej powieści Życie towarzyskie i kulturalne. Ta powieść jest zresztą tak skonstruowana, że y, widzimy tam obrazki miasta z różnego czasu. Czyli mamy datę, powiedzmy 1960 albo 1959, i mamy taki krótki opis, tego miasta i te opisy są naprawdę znakomite, znakomite i warto, jest, warto, je, y, warto je sobie przypominać, bo, y, bo o ile powieść zły jest y, no, zanalizowana na, na wszystkie możliwe strony, jest nieustannie powielana, tak, życie towarzyskie i kulturalne y, w zasadzie jest y, mało komu znane. Może nie jest to też, to nie jest też powieść tak porywająca jak zły. Ona jest trochę nudna, ale w warstwie opisów y, miasta jest wyjątkowo cenna. Jaka jest ta Warszawa lat 60 początku lat 60 czyli już po... Y, po odwilży albo też końca lat 50., no to koniec lat 50., pierwsze lata 60., to jest moment jakiejś niesamowitej zupełnie eksplozji talentów. To jest wybuch zupełny, czyli, czyli najpierw mamy lata okupacje, potem mamy socrealizm i ludzie, którzy, którzy chcą coś tworzyć, są. No, y, są pozbawiani możliwości tworzenia rzeczy takich, o jakich marzą, no, muszą się dostosować. Najpierw, najpierw nie mogą nic robić, potem lata czterdzieste, lata no, ale lata 40. to jest ten moment pierwszy odbudowy i potem po czterdziestym roku to zupełne takie zglajszachtowanie, y, kto się wychylał był potępiany i pięćdziesiąty rok Wybuch, absolutny wybuch. Też w różnych dziedzinach sztuki, we wszelkich możliwych. Czyli wielkie talenty, znakomite pomysły, ogromna chęć realizowania tych pomysłów, kompletny brak materiałów. W związku z czym ta niezwykle lotna myśl styka się z rzeczywistością, która skrzeczy, ale nawet przy tym braku materiałów powstawały rzeczy wyjątkowe, niezwykłe. I czy to kreacje architektoniczne, czy w dziedzinie innych sztuk plastycznych, ale nie tylko plastycznych, no, czy w literaturze, czy, czy w muzyce. No, to jest okres szczególny w naszych dziejach. I potem przychodzą lata 60., czasy gomułki, kiedy powoli. Dokręcana jest śruba. Bardzo systematycznie, ale bardzo, ale niby w sposób niezauważalny, ale to bardzo zmienia rzeczywistość. Na to nakłada się taki okres pewnej stabilizacji ekonomicznej, yy, który nazywany jest okresem małej stabilizacji. Czyli ludzie zaczynają żyć trochę lepiej, yy, pojawiają się lodówki w mieszkaniach, telewizory, radioodbiorniki, pojawiają się no, odkurzacze, pralki i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki, to, to, to jest do pewnego oczywiście tylko poziomu, to Polska nie staje się y, z Zachodem. Ta, ta różnica w poziomie życia między Polską a Zachodem coraz, Coraz, jest coraz większa. No ale jest to i tak ogromny postęp w stosunku do tej kompletnej nędzy czasów socjalizmu i lat 50. Ale jest to też okres już coraz większej stagnacji, czy to w życiu politycznym, czy w życiu w życiu kulturalnym. Ta stagnacja w połowie lat 60. jest już bardzo widoczna. I to jest też ten moment, kiedy Tyrmant już chce uciec z Polski. Udaje mu się to w roku 1965.